Elementami, które szczególnie pięknie ozdabiają powiat strzyżowski, są figury, krzyże przydrożne i kapliczkę. Oto jedna z nich, jedna z najcenniejszych, kapliczka słupowa w Żarnowej. W Dobrzechowie, obok kościoła zabytkowa, kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja jest budowlą drewnianą. Parafia została założona w drugiej połowie XIII wieku. Kościół fundowany około połowy wieku XV staraniem Mikołaja Grota, opata cysterców w Koprzywnicy, wzniesiony zapewne w drugiej połowie XV lub na przełomie XV i XVI wieku. Rozbudowany został w 1793 roku poprzez dostawienie wieży, która stanowi 1/3 powierzchni kościoła. Kościół jest orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym z wieżą konstrukcji słupowej. Szalowany, pokryty gątem. Na terenie powiatu strzyżowskiego zachowało się wiele przykładów cennej, starej architektury drewnianej, sakralnej architektury drewnianej. Jednym z nich jest kościół w Gogołowie. Nosi on wezwanie świętej Katarzyny i w ołtarzu głównym znajduje się obraz świętej Katarzyny, ale szczególnym kultem darzony jest obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Kościół w Gogołowie to przykład świątyni dużej, bogatej, z bogatymi polichromiami i ze starą, prawdopodobnie pamiętającą jeszcze czasy pierwotnej budowli chrzcielnicą. Kościół w Gogołowie to także przykład na mistrzostwo ciesiołki i na staranność w odbudowie i rekonstrukcji wnętrza, polichromii i elementów drewnianych tego kościoła. Na terenie powiatu strzyżowskiego obserwujemy nakładanie się różnych kultur, różnych tradycji i różnych wyznań. Kiedyś na terenie obecnego powiatu strzyżowskiego zamieszkiwali Rusini i śladami pozostawionymi po nich są cerkwie grekokatolickie. Cerkiew w Oparówce. Obecna murowana cerkiew została zbudowana pod koniec XIX wieku. W cerkwi w Oparówce zachowało się wiele cennych ruskich zabytków. Między innymi zachował się ikonostas, zachowały się carskie wrota i piękne polichromie. Polichromie te są obecnie odnawiane i cerkiew poddawana jest konserwacji i remontowi. Służy ona obecnym mieszkańcom Oparówki jako kościół rzymskokatolicki. Dawna cerkiew parafii grekokatolickiej w Bonarówce, powiat strzyżowski koło Żyznowa, była pod wezwaniem Matki Boskiej Opieki. Obecnie po remoncie jest kościołem filialnym parafii rzymskokatolickiej i nosi imię Przemienienia Pańskiego. Pierwotna wzmianka o tej cerkwi
pojawiła się w roku 1805, ale cerkiew obecna została przebudowana około roku 1970. Ściany zostały pokryte płytami pilśniowymi, przykryte polichromię. Dopiero przed kilku laty przystąpiono do prac konserwatorsko-zabezpieczających. Odkryto tutaj w trakcie remontu elementy jeszcze XVII-wieczne. A co ciekawe i ważne, odkryto tutaj także cerkiewne polichromie na stropie i na ścianach, a także ikony z dawnego ikonostasu, które obecnie ozdabiają wnętrze tego kościoła. Elementy ikony ruskiej zostały wpisane i wkomponowane w wystrój kościoła rzymskokatolickiego. Żydzi na terenie powiatu strzyżowskiego zamieszkali głównie w wieku XVII. Od tego czasu datuje się powstanie większej społeczności żydowskiej. Ślady tej społeczności napotykamy na każdym kroku. Jednym z ważniejszych jest synagoga w Niebylu. Wybudowana została około 1905 roku, a więc już w wieku XX, i ozdobiona została interesującymi, zachowanymi do dzisiaj freskami. Freski te przedstawiają po pierwsze cytaty z Pisma Świętego, jest także widok ściany płaczu i oczywiście lewiatan na stropie oraz symbole kabalistyczne. Na ścianie, na której umieszczony był Aaron HaKodesh, czyli umieszczona była Tora, znajdujemy także elementy przedstawiające 10 przykazań podtrzymywanych przez lwy. Synagoga w Niebylcu przestała już pełnić swoje funkcje religijne. Obecnie mieści się tutaj gminna biblioteka publiczna i gminny ośrodek kultury. Pałac w Strzyżowie został wzniesiony w końcu XIX wieku, prawdopodobnie na miejscu starszego. Najpierw był własnością Wołkowickich, a następnie Konopków. Adaptowany został po wojnie na dom dziecka. Na przedmieściach Strzyżowa w Godowej znajduje się pałac rodziny Dydyńskiej. Mieści się w nim m.in. muzeum regionalne, bardzo bogate w zabytki archeologiczne, zabytki kultury ludowej, narzędzia, urządzenia, a także wyposażania chłopskich domów. Znajdują tu się także fotografie i zdjęcia ludzi dla powiatu strzyżowskiego wielce zasłużonych. Znajdują się tutaj także materiały historyczne i elementy wyposażenia okolicznych szlacheckich dworów, w tym także Pałacu Dydyńskiego.